Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shio. Boże, coś lata. A to jest gra Amnezja, Mroczny Obłęd oczywiście. Dobrze, skończyliśmy ostatnio w kuchni i dalej w niej jesteśmy. Co to jest? Chyba szczurki. No dobrze. No cóż, trzeba chyba iść na dół. Tylko ja sobie jeszcze te skrzynki. O tak. I chyba będziemy mogli iść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Więc idźmy. Ta gra mnie kiedyś zabije. What the... God damn it, jak ja to uwielbiam. Zamykaj się. Czekamy i się chowamy. Super, nie? Wali w drzwi. Odczep się. Co za wredniak. Chyba tu idzie. Czy cholera go wie w sumie. Idź stąd. Boże, jak ja tego nie znoszę. Poszedł sobie czy nie? Chyba nie słyszę jego kroków. No dobra, nie ma go? Chyba nie ma. Możemy iść. Poszedł sobie tam, o, widać go. Ah, hate that. Ok, więc teraz pytanie brzmi, co my mamy zrobić? W kuchni znajduje się beczka pełna kwasu. No, dzięki. Tylko ekwipunek. W ekwipunku nie mam w sumie żadnego słoika, żeby móc zebrać ten kwas, ale w sumie nie wiem, po co miałbym zbierać ten kwas. Może najpierw, nie wiem. Zejdźmy, zobaczmy. Mam tu jakąś minimapę? Nie mam chyba żadnej. Cholera, to jest najgorsze. Jaki jest w ogóle mój stan psychiczny? O, znaczy psychiczny. Lekki ból głowy. Nie ma w sumie tragedii. Powiedz mi, potworze, czy ty tutaj jesteś? Aha, dużo zobaczyłem. Dobra, więc idźmy powoli za nim. Myślę, że gdzieś tutaj. Aha, on wszedł i zniknął. Dobra. Ani drgnie. Może mogę to rozwalić albo otworzyć igłą? Nie. Nie. Dobra, to niczym innym już tego nie otworzę. Tutaj będę mógł tego użyć. Nie mogę? To co, igła? No dobra, nie wiem. Tutaj w każdym razie jeszcze nic nie zrobię. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Być może będziemy musieli tym kwasem przepalić to wejście. To jest też jakaś odpowiedź. A tu co jest? Aha, to jest moje wejście, tak? Tędy wszedłem. Dobra. W takim razie pójdziemy może w tą stronę, bo tutaj jeszcze chyba nie byłem. Jezus, nie znoszę tej gry. Magazyn. Magazyn. Tak. Jakie uwielbiam magazyny. Coś spadło. O, coś spada. God damn it. Co jest? Co się stało? Na rany Chrystusa. A co tutaj jest? Tu jest ta kuchnia. Mam nadzieję, że to mi randomowo teraz nie zwieje wszystkich pochodni, bo to była katastrofa dla mnie po prostu. Co tu tak wali? God damn it. Z tej rozpalmy. Tam chyba ktoś jest. Cześć. Ach, dobra. Zaczynamy spotykać trupy w amnezji. Super, nie? Nowy przedmiot, oliwa. I tu jest też krzesiwo. Witaj. Cześć. Czy ty jesteś nagi? O matko. I ty jesteś chyba... Co ty masz w tyłku? Widzicie to, co ja? O Boże, wystaje mu ten stołek z tyłka. I ręka mu się też zatopiła. No dobra, nieważne. Biedny człowiek. Został zmasakrowany przez potwory.
Nie wiem, tutaj coś jest. Można chyba spróbować wejść. Oj! Nie lubię tego. Aha. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? He didn't go into burning houses. He should have known better. O co tu chodzi? Boże, ja nie rozumiem w ogóle tych jakichś takich, nie wiem, retrospekcji czy czegoś, bo to jest strasznie dziwne. Czy tu coś jest ukryte? Bo tak to sygnalizowało, chociaż nie, no nie za bardzo. Jezus, poplamione to wszystko. Na szczęście krwi nie ma. Jedna dobra rzecz tutaj. Tam ktoś stoi? Nie, wydaje mi się. Dobra, więc wejdźmy sobie tutaj. To mi wygląda na ładne pomieszczonko. Zamknijmy. Widzę tam chyba notkę. Tak, jest notka. Dobrze, więc zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest innego. Prócz spleśniałego chlebka. Widzę, całe bochenki im dawali, a one pleśniały, bo oni tego nie jedli. Być może byli... No w takim stanie psychicznym, że ciężko było im odróżnić kamień od noża, a tym bardziej chleb od karabinu maszynowego. 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten. As if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Mm-hmm. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brandenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że już kiedyś czytałem tę notatkę. Widocznie Magda to czytała, bo ja tylko oglądałem jeden właśnie odcinek, żeby sobie... Fuck. Gdzie? Kurczę, nie widzę go. Widziałem go, że był tam w ciemnościach, ale... Aktualnie go nie widzę. W każdym razie, cóż, chciałem powiedzieć, że oglądałem tylko jeden odcinek właśnie, ten, który się pojawił po długim czasie, Amnezji od Magdy, i tam chyba musiała czytać tą notkę, bo ja tutaj nie byłem wcześniej, ja ją znałem, to jest dziwne. Nie wiem, jest tutaj coś, ktoś w pobliżu? Niby nie widać, ale być może wszedł do jakiejś tej... do jakiejś... mówcie, jak to się nazywa... celi. Dobra, nie wiem, idźcie, idźmy, idźcie. Idź, Shio. Nie rozpalę tego, to mi akurat się nie przyda obecnie. Dobrze, więc... Skąd my przyszliśmy? O! O proszę, tam są jakieś schodki. Co się dzieje? To ma już wspomnienia w każdej chwili. O Boże! To miejsce jest jeszcze dziwniejsze niż wcześniej. Czy tu będzie ta klatka schodowa? Chyba tak. Nie, kulina. Aha, czyli tu już byłem, tak? No to wygląda. Magazyn. Dobrze, więc pójdźmy w tą stronę jednak. Ile ja mam tej... Oliwa mi się skończyła. Dobra. Na szczęście mam tego trochę. Pójdźmy w tą stronę, bo tutaj chyba jeszcze nie byłem. Przynajmniej tak to wygląda. Oj. Tam pójdziemy za chwilę. Co to jest za miejsce? Wejście do cysterny. Aha, cysterny. Tak. Cokolwiek. Czy ja to rozwalę? Nie. Trzeba ją jeszcze osłabić. Co jest? Fakt, ciągle mam jakieś te dziwne... O Boże. It's too dangerous. I'm telling Gabriel. I doubt that very much. Kim jest Gabriel? Jego jeszcze nie słyszeliśmy.
Tą kobietę już słyszeliśmy, to jest chyba ta kobieta, która chce uciec stąd, ale Gabriela? The fuck? Słyszę potwora, ale to może jest... zwykłe. Chociaż nie, włączyło się jakby... muzyka z potworem. Cześć. Aha, ani drugi nie. Dobra, czy ja to rozwalę tym? Nie rozwalę. Czyli za tym jest potwór, a ja nie za bardzo jestem w stanie... The fuck? Widzieliście to? Dobra, spoko. Fajnie wiedzieć. Ja myślę, że za tym jest potwór, a potwór był tam. I tam idzie dalej. Boże, jak mi serce prawie stanęło. Zawał prawie dostałem. Boże święty. Ta gra mnie doprowadzi kiedyś do... marnego końca. Aha, bo on tutaj przechodził, pamiętacie? To jest chyba ta kutka. Nie kutka, tylko... to miejsce, w którym on przechodził ostatnio. Jak go... jak widzieliśmy. Dobra. Jest ostro w tej grze, jest ostro. A zostało mi jeszcze 10 minut i to mnie okrutnie martwi. Dobra, idźmy na chwilę przez ciemność. Wybaczcie, wy nie będziecie nic widzieć praktycznie, ale cóż ja poradzę. Ta gra jest taka, że ciężko jest tutaj niestety wam ukazywać wszystko. Dobra, cholerniku. Tu nie przejdziemy, tak? Jak mam znaleźć słoik? Gdzie może być słoik? On musi być gdzieś tutaj ukryty, ale cholera wie. Dobra, nie strzelam, w którą stronę poszedł potwór. Trzeba będzie po prostu to sprawdzać na sobie. Kulina. Magazyn, dobra, a pójdźmy w tą stronę tym razem. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Aha, tutaj mam też rozpalone już pochodnie. Także wychodzi na to, że już tutaj byłem. A tutaj? Aha, czy się tutaj wróciliśmy, tak? Zrobiłem kółko. Nie, gdzie ja jestem? Aha, to jest to miejsce, gdzie tego potwora spotkaliśmy. Dobra, czyli tutaj... mhm, dobra, no to pójdźmy sobie, nie wiem, tutaj. Na wprost. O, tutaj. I tutaj musimy przejść jakoś do tych schodów, tak? Zaraz, tutaj jest magazyn, ale tam już chyba byliśmy w tym... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Czemu ty się nie ruszasz? Rusz dupę. God damn it. Nienawidzę tego. Gdzie mam się teraz schować? Nie, mam nadzieję, że on mnie nie goni. Nienawidzę tej gry, wiecie co? Nienawidzę jej. Gra w nią, ale jej nienawidzę. Aha, poczytalność 3 kropki, dobra, fajnie. Notatki. Elementy maszynerii, dzięki, ale nie. Pamiętniki, dziennik, to nie. Zadania. Brama, przez którą można stąd wyjść, jest zamknięta na starą kłódkę. Co ja muszę tutaj zrobić? Biegam i nie mogę nic znaleźć. Jak to jest? Jakiś jestem gorszy czy coś, że tego nie mogę znaleźć? Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Kończą mi się już pomysły. Jak w ogóle moje zdrowie fizyczne? Dobrze, jest, jest okej. Okej, czyli tam byłem, bo tam jest zamknięte. Ja chciałbym sobie poczytalność podreperować, ale widzę, że to nie nastąpi szczególnie szybko. A może to mogę wyłamać jakoś, nie wiem. Nie. Szkoda. Bo jakbym mógł to wyłamać, to sprawa by była znacznie prostsza. Dobra, nie wiem. Może idźmy w stronę kuchni. Wyjdźmy już stąd. Idźmy tam. Tu mnie jeszcze zaskoczy 100 milionów różnych... Aha, dobra, czyli tutaj... schodzimy na dół. Mam 6 krzesi, w to jedno można zmarnować. Obecnie. I to jest miejsce, z którego wyszliśmy, tak? Tu jest kuchnia. A tutaj byliśmy? Chyba nie. Aha, byliśmy. Tu jest to miejsce, gdzie jest kolejna... kolejna brama, która jest zamknięta. To nie wiem, a czy tutaj w okolicy kuchni jest tylko kuchnia? Ja nie wiem, ja muszę gdzieś znaleźć słoik, ale nie mogę go za cholerę nigdzie znaleźć w tej lokacji. Damn it. Przeciągam tylko niepotrzebnie tą serię. A można było ją zakończyć wcześniej, gdybym znalazł ten cholerny słoik. God damn it. O. Aha. Okej, okay, no ale co mam tutaj? Nie wiem, po co ja to robię. Nieważne. Znajdźmy sobie ten słoik. Ten słoik musi gdzieś tutaj być. To jest kuchnia w końcu. No chyba, że on będzie...
Dammit, skończyła mi się oliwa. Chyba... Zaraz, czy tutaj nie ma czasem oliwy gdzieś? Jak mi się coś kojarzy. Nie, chyba nie ma. Ale dobra, mam taki koncept, żeby... A co to jest? Ty wyglądasz jak słoik, z którego mógłbym skorzystać. Ale mam taki koncept, że może zobaczymy w tym magazynie. I być może tam będzie gdzieś ukryty ten słoik czy coś, nie wiem. Zostało nam jeszcze 15 minut odcinka, także spokojnie mamy na to czas. Idźmy więc. Czyli tak, ten przylaz stąd, to tutaj nie mamy czego szukać za bardzo. Co tu jest? Magazyn, dobra. Zajdźmy w stronę magazynu. Czy już tam byłem i to mi nic nie dało? Nie wiem, zobaczymy. Okej. I tutaj co mamy? Tu mamy cele trzecie, to nie jest żaden magazyn, for fuck's sake. God damn it. Kulina. Co mi tak zaczęło lagić? Magazyn, dobra. Okej. No i co, i magazyn będzie tam na końcu, tak? Magazyn. Dobrze, i tutaj gdzieś... Oj. Czy ja tutaj nie byłem? Nie byłem tutaj. What the fuck? Co tu się stało? Co to miało być? Ta gra mnie kiedyś zabije, mówię wam. Osrałem się w tym momencie też, ale nie krzyczałem, bo nie widziałem potwora. Nie wiem, widocznie był za tamtymi drzwiami gdzieś. O fuck. Nie wali w moje, nie? Nie powinien. Nie, na szczęście nie w moje. Okej, jest praktycznie obok moich pleców. Fajnie. Idź stąd, idź tam. Albo gdziekolwiek. Idź po prostu, żeby cię już nie było. Jak skończy się muzyka, to będziemy wiedzieli, że trzeba po prostu wyjść. Tak już się w miarę zczaiłem w tej grze. Okej, ale na razie wolałbym nie wychodzić. Dobra. Nie wiem. No, otwieraj się! Chyba poszedł. Możemy spróbować wejść. Dobrze, co tutaj mamy? Czemu ja tego pomieszczenia wcześniej nie sprawdziłem? Nie wiem, jak to się stało. O, oliwa. I krzesiwo. Cześć. Gdzieś tu musi coś jeszcze być ukryte. Ten słoik jest mi okrutnie potrzebny, a go nie mogę znaleźć. Cześć, robaczku. Cześć, Shio. Tu mamy wiadro, które mi się w sumie nie przyda. Czy tu pod spodem czegoś nie ma? Nie ma. To idźmy tam w głąb. Czy ja tutaj w ogóle nie byłem? To jest dziwne, bo wydawało mi się, że tutaj szedłem. Cele czwarte. Aha, czyli jednak tutaj nie byłem. Dobrze, idźmy do magazynu. Ach. O! Okej. Jest i magazyn. Czy tam nikogo nie ma? Chyba nie ma. Cześć, dobrze. No i proszę, jest i słój, którego szukaliśmy. Szklany słój is here. A ty się skrzynio... Skrzynio! God damn it, jak ja nienawidzę momentami fizyki w tej grze. To jest tak denerwujące. Nie można było raz kliknąć, to by się ładnie otworzyło. To trzeba kombinować z tym i się męczyć momentami. To jest fajne, bo to takie, wiesz, wiecie, fajne są takie feature'y w grach, no ale bądź co bądź na dłuższą metę to denerwuje. Co robią te kubki szczurów? Ktoś je czy coś? Boże. Przynajmniej dwa krzesiwa w tym magazynie znaleźliśmy. Nawet troszkę więcej. Dobrze, nie wiem, idźmy stąd. Musimy teraz iść do kuliny. What the fuck? Gdzie cię słyszę? Tam jesteś. Fuck, 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 fuck. Schowajmy się tutaj. Zły zombiek. Ty przyszedł. Jak ja go nienawidzę. Jak ja go nienawidzę. Co, ja nie mogę kucnąć? A nie mogę, ja kucam. Jak tu przylezie, to jest jakiś procent szansy, że nas nie zobaczy. Jakiś niewielki procent, ale jednak jest. Nienawidzę tego.
Nie wiem, nie widzę go tutaj, wiecie co? Możemy... Otwieraj się. Możemy zobaczyć w sumie. Czemu żeby nie? Nie wiem, tu go nie widzę. Być może tylko przylazł, żeby zobaczyć, już go nie ma. Cześć. No, chyba już go nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Ale tu mamy kolejną kłódkę, tak? Tak. Dobrze, czyli musimy wracać do magazynu, wychodzi na to. Czyli wychodzi na to też, że te potwory się pojawiają i znikają, tak? Tak przynajmniej to odczuwam. Że one nie są tutaj ciągle i nie łażą przez cały czas, tylko one wynurzają się z pewnych zakamarków i mnie okrutnie mordują psychicznie. No jeśli tak, to... To w sumie nawet lepiej. Dobrze, nie wiem. Idźmy stąd. Jesteśmy już chyba blisko kuchni. Tylko że w kuchni nie ma drzwi, to jest najgorsze. Mogłem wpuścić tego potwora do środka, mogłem mu zostawić otwarte drzwi. Lecz nie wiem, czy on by mnie wtedy nie znalazł. Bo tak to się troszkę... Zatrzymał właśnie tam... Nie, zaraz. Oliwa. Zatrzymał się troszkę na tych, Dobra, Kulina jest tutaj. Na tych drzwiach i nie mógł wejść do środka i przeszukać całego pomieszczenia. A przynajmniej mu się nie chciało. Dobrze, jesteśmy w Kulinie. Dzień dobry. What the fuck? What the fuck? What the fuck? No czegoż ty ciągle tu przyłazisz, gnoju? Bajmy się. Fuck. Bez jaj. Idzie tu. Bez jaj, idzie tu. Bez jaj. God damn it. Zabije mnie, jak tu przyjdzie. Robi kroki, ale jakby w drugą stronę. Czyli być może jesteśmy uratowani. Idź stąd, niechaj, że ta muzyka się skończy wreszcie. Czy nie będziesz tu stał przez wieczność? Idź stąd, cholerniku. Jesteś tu? A, nie ma go, poszedł. Na szczęście. Dobra, czyli możemy nabrać tego kwasu. Czyli tak na razie będę się poruszał. Jak w ogóle? O, proszę. Poczytalność mi się zwiększyła. Słoik. Cześć, szklany słoju. W szklanym słoju kwas jest bezpieczny. Dobrze. Więc tak, zanim zabierzemy się za jakiekolwiek wykorzystywanie tego wszystkiego, ja wam muszę już podziękować. Tymczasem cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Aha, jeszcze powiem wam o jednym pomyśle dla wytrwałych. Mam zamiar zrobić live'a z amnezji, ale nie z tej głównowątkowej amnezji, tylko z dodatku Justin. Także cóż, napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Tymczasem trzymajcie się i na razie. Pa, pa.